Księga Ozeasza, rozdział trzeci. Potem Pan rzekł do mnie: idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nie jest to wyraźnie powiedziane, ale można się domyślać, że ta inna kobieta, o której Bóg mówi do Ozeasza, to Gomera. Musiało nastąpić między nimi całkowite zerwanie. Być może Ozeasz ją oddalił, a być może ona sama uciekła, bo mieszkając razem z Ozeaszem nie mogła się oddawać rozpuście w tym stopniu, w jakim chciała. Na pewno Ozeasz nie miał ochoty odbudowywać tego związku, ale Bóg mu to wyraźnie nakazał i powiedział mu, że to, co zrobi, będzie ilustracją tego, jak bardzo Bóg kocha naród izraelski. Pomimo tego, że zwracał się do innych bogów, nadal chce być Bogiem tego narodu. Tutaj są wspomniane placki z rodzynkami. Podczas obrzędów ku czci Bala dochodziło do stosunków seksualnych, a placki z rodzynkami wzmacniały potencję. I o to tutaj prawdopodobnie chodzi. Ten nierząd duchowy łączył się z takim zupełnie normalnym. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. Prawdopodobnie Gomera uciekła i któryś z jej partnerów w końcu sprzedał ją handlarzowi niewolników. Ozeasz musiał ją wykupić, żeby wykonać rozkaz Boga. Sykl to było około 11 gramów. Zapłacił za nią 165 gramów srebra, czyli według obecnej ceny około 600 zł. I 1,5 korca jęczmienia. Ta miara objętości to był homer, to zostało przetłumaczone jako korzec. To było od 230 do 300 litrów. Obecnie taka ilość jęczmienia kosztuje około 300 zł. Także można powiedzieć, że dał handlarzowi za nią około 1000 zł. I powiedziałem do niej: siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Ozeasz wyznaczył Gomerze dłuższy czas abstynencji. Chyba chciał sprawdzić, czy to, czego doznała, rzeczywiście czegoś jej nauczyło. Czy nie jest już skłonna oddawać się każdemu, kto się tylko nawinie. Poza tym, po tych wszystkich zdradach pewnie nie miał ochoty na normalne pożycie z nią. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. To, co zrobił Ozeasz, było ilustracją tego, co zrobi Bóg. Wydaje mi się, że Izrael jest teraz w tym momencie swojej historii, który odpowiada temu, co Ozeasz w tym wierszu napisał. Państwo Izrael już istnieje, Żydami nie można poniewierać i wykorzystywać ich, ale nie mają świątyni, nie mają kultu Boga. Wydaje się też, że nie za bardzo go szukają. Są w tym narodzie Hasydzi, są też Żydzi mesjańscy, ale większość jest duchowo obojętna. Procent ludzi deklarujących ateizm jest tam najwyższy na świecie. Wygląda to w sumie tak, że naród, który utworzył Bóg, aby mieć z nim najbliższą więź, zupełnie Boga nie chce, a Bogu jakby nie zależało na tym, aby to zmienić. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Ozeasz zapowiedział, że Izrael zwróci się do swojego Boga w dniach ostatecznych, czyli w czasie, kiedy Bóg będzie doprowadzał historię ludzkości do końca, który zamierzył. Zapowiada, że zwrócą się z bojaźnią do jego dobroci, czyli przypuszczam, że będą się znajdować w bardzo trudnej sytuacji i będą mogli liczyć tylko na to, że Bóg okaże swoją dobroć. Jest tutaj też mowa o Dawidzie jako o królu Izraela. W 30 rozdziale Księgi Jeremiasza w 9 wierszu można przeczytać, że Dawid zostanie wzbudzony z martwych, a w
34 rozdziale Księgi Ezechiela w 24 wierszu, że znów będzie panować nad Izraelem. To się zgadza z tym, co podaje Nowy Testament. Razem z Jezusem powrócą Boży ludzie i z czasów Kościoła i ze Starego Testamentu. Powróci więc także Dawid i znów będzie panować nad swoim narodem. A Żydzi, którzy wtedy będą żyć, będą mieli podobną postawę wobec Boga, jaką miał Dawid. Nieszczycę się mądrością, Panie, nieszczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Jakże wzniosły jest Twój tron, Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.